Na Mistrzostwach Świata w Göteborgu w 1985 roku Andrzej Gruba prosił, bym zwrócił uwagę na Japończyka, najlepszego defensora na świecie, ale niestety zbyt szybko odpadł z turnieju. Kilkakrotnie starałem się uchwycić te najciekawsze momenty jego gry, jeżdżąc po Europie, nie udało się. Dopiero w 1987 roku na Mistrzostwach Polski, Międzynarodowych Mistrzostwach Polski, 200 km od Warszawy, w Olsztynie, udało mi się uchwycić ten moment. Robiłem aparatem Canonem F1 New, obiektywem 135 mm.